Dzień dobry, kochani, witam was w piątym już odcinku. Słuchajcie, dzisiaj po prostu sobie potańczymy, proste rzeczy, będzie fajnie, miło i przyjemnie. Zapraszam. Ale wiadomo, że najpierw co? Wiadomo, że najpierw jest rozgrzewka. Aha, do dzieła. Raz, dwa. I góra. I kręcimy stopą na zewnątrz. 5, 6, hop. Aha. I switch side. Zmiana strony. Hop. Dobrze. Ok, dzisiaj zrobimy takie rolowanie kręgosłupa. Czyli przechodzę na dół, pierwsza idzie głowa. Powoli luźno ręce, luźno głowa. I prawą stronę. Głowa ostatnia. Proszę, plecy. Jeszcze raz. Nogi, czyli prawa noga mocno do przodu, druga do tyłu. Uwaga, trzymam kąt prosty, dobra? Hopsa. Z tyłu prosta jest noga. Odkładam nóżkę. Uwaga, daleko noga z tyłu. Łapię, hop. I uwaga, zmiana strony. Hop. Przechodzę nisko, nisko. Wypad, druga noga. Noga prosta z tyłu. Odkładam już, ok. Pięć, sześć. I podnoszę, słuchajcie, stopę. Jesteśmy w miarę rozgrzani.
Moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie taką krótką choreografię, ale nie po to, żeby się stresować, żeby bardzo dobrze się jej nauczyć. Nie chodzi mi o to, chodzi mi po prostu o zabawę, o rozluźnienie się. Ona jest totalnie prosta. Nie przejmujcie się, jeżeli wam coś nie będzie wychodzić. Po prostu bawimy się, ok? Zobaczcie. Będę do was przodem tańczyć. I tak jak było ostatnio zadanie. Przypominam, że ostatnio było takie zadanie, że bawiliśmy się w lustra. Czyli druga osoba powtarza. Teraz robimy to samo, tylko ze mną. Wy będziecie moim lustrem, ok? Próbujemy. Na razie muzykę wezmę cicho, żebyście mogli słyszeć co i jak. Dobra, czyli tak. Ręce będą szły w następujący sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Banalne? Pewnie, pewnie, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz z tymi rękoma idziemy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, jeszcze raz. Zwykłe kroki do przodu. Zaczyna ta noga. I raz, dwa, trzy, cztery. No, jeszcze raz. Siedem i raz, dwa, trzy, cztery. Mamy? Ok. Teraz zobaczcie. Będziemy szli po takim zygzaku. Ok? Najpierw w tę stronę. Klaszczemy i w drugą stronę, po zygzaku do tyłu. Jeszcze raz, tu poruszamy się do przodu, 7 i raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Jeszcze raz, zróbmy z muzyką. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, zygzak. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, zobaczcie, robię slajd do tyłu. Tył i noga się ciągnie, dostawiam. I w drugą stronę. Jeszcze raz. Pięć, sześć, do tyłu, zygzak. Raz, zostaw. Raz, dostaw. Na dostaw dodajemy klaśnięcie dłoni. 5, 6, 5 do tyłu i slajd, dostaw. Slajd, dostaw. Jeszcze raz. 5, 6 od początku. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5 i 6, 7, 8. Jeszcze raz. 5, 6, 7, hop, raz, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. Dobra, zróbmy trochę dalej, będzie prosto. Zobaczcie, czyli przeszliśmy trochę do przodu tym ruchem, ok? Próbujemy jeszcze raz. 5 od początku. Jesteśmy? Zobaczcie, teraz będę się poruszać w tę stronę. Noga szeroko. Krzyż z tyłu. Szeroko. Dostaw. Aha. I to samo będzie w drugą stronę. Proszę. 5, 6, 5, 6, 7 i szeroko. Krzyż z tyłu. Znowu szeroko. I dostaw. W drugą stronę. Szeroko. Krzyż. Szeroko. Dostaw. Jeszcze raz. Szeroko. Krzyż. Szeroko. Dostaw. Szeroko, krzyż, szeroko, szybciej, szeroko, krzyż, szeroko, dostaw. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Pięć, sześć. Teraz, słuchajcie, zróbmy to na mięciutkich nóżkach, czyli na każdy krok robimy
ugięcie nóg. Dobra? Ugnij, ugnij, ugnij i raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i. Od początku. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, spróbujemy z muzyką. Zobaczymy, tu jest trochę tempo, damy radę. I wanna welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter be your best chapter. Hallelujah. Raz, krzyż, raz, prosta, raz, krzyż, raz, prosta. Aha. Jeszcze raz. Teraz zrobimy trochę dalej. Proszę, zobaczcie, bo robiliśmy coś takiego. Wcześniej to było ostatnie. Raz, dwa, trzy. Uwaga, teraz znowu będę poruszać się w tamtą stronę. Prawa noga. To jest coś takiego, że ta ręka, jak machnie mnie do tyłu, to się obrócę. Spróbujcie. Ta ręka od tej strony macha do tyłu. Kto się obrócił? Komu się udało? Jeszcze raz. Ta ręka do tyłu macha. I właśnie to wykorzystamy w tym ruchu. Czyli raz, idziesz za ręką, ręka idzie do tyłu. Dwa, trzy, dostaw. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, noga z przodu robi krzyż, spójrzcie, z przodu, to jest bardzo ważne, obracam się, hop, dostaw. No dobra, szybciej, siedem, jeszcze raz, jest, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze raz, pięć, sześć, siedem. No i dobra. A teraz jakbym chciała wrócić tym samym ruchem w drugą stronę.
to ta ręka musi mnie pociągnąć do tyłu. Do tyłu. Właśnie tak. Jeszcze raz próbujemy i do tyłu. Hop. Ekstra. A teraz nogi działają tak samo jak wcześniej. Szeroko. Krzyż z przodu. Przekręcam się. Krok. Dostaw. Mhm. Wiecie co? To troszeczkę trudno jest tak powoli zrobić te kroczki. Ale jak machniesz tą ręką, to to idzie. Jest łatwiej. Szybciej obrót zrobić jest łatwiej niż wolniej, nie? Próbujemy jeszcze raz. Hop. Krzyż. Przekręć stopy. Krok. Dostaw. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Dostaw. Raz, dwa, trzy. Dostaw. Do tyłu ręka ciągnie. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I. Raz, dwa, trzy. Mięciutko na nogach, słuchajcie, luźno, delikatnie. Aha. Back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Raz, dwa, aha, jeszcze to, za chwilę macie obrót. I teraz noga w przód. Noga w przód, krzyż. Ekstra, jeszcze raz. Bardzo wdzięczna za to, że tańczyliśmy razem tak długi czas. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Słuchajcie,
to, co zrobiliśmy przed chwilą, to jest po to, żebyście mogli troszeczkę się pobawić, trochę potańczyć. I dzisiaj jest związane z tym zadanie. Słuchajcie, włączcie ulubioną waszą piosenkę i po prostu wygłupiajcie się, tańczcie. Tańczcie, śmiejcie się, uśmiechajcie, zapraszajcie też innych i by oni mogli skorzystać z waszej radości, dobra? O, dziękuję. Do zobaczenia!